Znajdujemy się dzisiaj w Czeluśnicy na obiekcie wybudowanym na koniec tego roku. Zebraliśmy się po to, żeby podziękować za środki pozyskane z Funduszu Leśnego, głównie tutaj pani poseł Marii Kurowskiej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji niezwykle potrzebnej. Inwestycja, która była takim ostatnim zatorem na ciągu drogi powiatowej od ronda Lazarowicza do granicy z powiatem krośnieńskim. Kiedyś ta droga to wyglądała jak ser szwajcarski. Dzisiaj mamy piękną trasę zrealizowaną w kilku etapach. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie starosto.